Ale jest... tego nie odchodzą, a nie odchodzą. Tomasz Zys, jesteśmy w Pudowie. Co tu się stało? Byłeś pierwszy, który znalazł te znaki zbożu? Ja byłem pierwszy, który znalazł te znaki, ale poprzedniego dnia albo dwa dni przed tymi znakami to babcia i tam różni widzieli jakieś światło na niebie. Wieczorem, po 11 gdzieś tak. No i potem ja tu z ciekawości przyjechałem i widzę taki, był tunel, nie? No myślałem, że to od wiatru było, nie? I tu weszłem i patrzę, równe kręgi leżą. Mnie zaciekawiło, że tak można by ułożyć te kręgi, ale raczej człowiek by tego nie zrobił. Opowiedz dokładnie, jak były ułożone te kłosy, jakie wrażenie miałeś w czasie oglądania, byłeś tam pierwszy. No kłosy były tak równo ułożone i to jakby ktoś ściął. Jakby ktoś zmiany z góry zleciał i to zakręcił. Mhm. Takie wrażenie było pierwsze. No też nie dowierzałem. Pierwszy raz to widzę. W ogóle. Niesamowite wrażenie było. Czy jakieś odczucia jeszcze inne, organizm twój czy psychika? No ja w ten dzień akurat było chłodno. To nic. Zafascynowanie takie, nie? Było raczej. Nic takich wrażeń nie było, że tam ciepło czy coś. A jak się znalazłeś, bo tutaj jeszcze było od drogi, był korytarz, a jak znalazłeś tamte koło na przeciwległej stronie? Tamte drugie to znalazłem tak dwa dni później. Wszedłem na dach tam, z lanetki tak patrzę, sobie rozglądałem do ciekawości i widzę tam, też tam coś było wyniesione i pojechałem tam zobaczyć. A tam 10-metrowe koło. Co ty wszystkim sądzisz? Może nas odwiedzają te ci goście z kosmosu. Albo ktoś dla jajsy robi. Nie wiadomo. No jeszcze tego nikt nie wykrył, nie? Chciałbym coś powiedzieć. Dziękuję za tej pani, która to widziała wszystko. Jeszcze to pierwszy raz. Bo tutaj te osoby, co... Tam. Zacznijmy, tam, dobra. Tam już nie były te światełka, takie, tak? I to jedno troszeczkę bliżej. Jak... To wieczorem było. Co ty wziąłeś ten... Co? Lornetkę wziął i on tam obserwował to. I właśnie zauważył te dwa koła, taka ścieżka była. To na jednym było polu, a na drugim kawałek dalej jedno takie duże. Jedno duże było, nie? A on tam wszedł do góry na dach, bo taki domek tam jest na naszej działce i tam obserwował to. Jak długo trwała ta obserwacja? Znaczy się tam już tą lornetkę... Ja wiem, z 10 minut chyba tu tak stałam i tak patrzyłam, bo w pierwszej chwili mówię, że myślałam, że to samoloty, nie? No proszę pana, jak ja wyszłam, to mogło być przed 10 wieczorem. Tak. Już ciemno było i było niebo pochmurne, a tam taka była jasna plamka i tam na tej plamie właśnie były te dwa obiekty takie. To było dokładnie kiedy? Pani ten dzień? Bodajże w środę to było. W środę, a w czwartek potem wnuczek tam zauważył na tych polach to, jak lornetkował. Tak jak widziałam to na niebie, tak? Na niebie o tej godzinie około 22, prawda? I ten obiekt taki, to mniej więcej takie było. A drugie było tu z tej strony, Lekoskosa. I później ten obiekt, to długo stało w miejscu, później ten obiekt przemieszczał się pomalutku, bardzo pomalutku i tak skręcał właśnie tam na ten park, bo tu mamy park, nie? I to ja tak przypuszczam, że to właśnie tam zlądowało za parkiem na tych polach. A to na polu, nie wiem, byliście tam państwo? Tak, ja pewnie rysuję teraz tak sytuację, gdzie jest pole i gdzie, gdzie jest to koło, co powstało. To tutaj. Tu jest droga do Maniewa. Tutaj to pole rosną. I tu od tej drogi taki kawałek trzeba było iść i w zboże. I tutaj właśnie jest ten jeden obiekt taki. I tak właśnie te zboże tak było w koło, te kłosy. Tutaj była taka ścieżka. Kłosy szły w tą stronę tu, w tą. O, na przykład tak, nie? Wszystkie równiutko, tak? I tutaj ten obiekt był większy. Krzyk, nie umiem rysować.
I te kłosy też wszystko w jedną stronę. Dobrze. A teraz drugie, tu jest ta maniewą, napiszę, tak? Nie mam okularów drugich. Nie wiem. Teraz gdzie widzimy to, drugie jest drugie koło. Tu jest na przykład ta droga, nie? Tak, do maniewa, tu za parkiem. I tutaj, kawałek dalej, to tutaj było. Tu już nie będę rysować. Tak? Tam tylko zaznaczyć kółeczko, nic więcej. Aha. I tu było większe. I gdzie te obiekty wisiały w takim razie? To tak, te obiekty, tak mówię panu, że ten obiekt, ten stał w miejscu. Ja już potem poszłam do domu. Tak. To, co na niebie było. A to się przesuwało właśnie tu, bo to za nisko narysowałam. Tak. Mhm. I to tutaj to właśnie... Jaki miały kolor? No, normalnie takie jasne, bardzo jasne. Mhm. I to tak migało. A jaką wielkość pozorną miała? Gdyby pani miała porównać do księżyca, to jakiej wielkości były te obiekty dla pani? Gdyby pani starczą księżyca, chciała je w pełni porównać. Za to było. Ile razy mniejsze? No ja wiem, no ja mogę panu określić takie, tak gwiazdy. Widziałam na niebie. Dobrze, czyli jak to by pani gwiazdy widzi przecież? A gwiazdy są maleńkie. Czyli ile gwiazd musiałoby się złożyć na taką kulę? Nie mam pojęcia. Tak mniej więcej? Nie wiem, naprawdę nie wiem, jakby to określić. Ale to było na pewno większe wielkości, czy było kilka gwiazd? Oj, kilka, nawet kilkanaście. To światełko by tam weszło, ale określi dokładnie, nie potrafię, nie wiem. Czyli te obiekty jak stały, to one też, czy tylko stały i ten się przesunął? One stały w pierwszej chwili, jak ja zauważyłam, i tylko migały. Migały światełka, nie? A później mówię, po jakimś czasie, tak po 10 minutach, ten dolny obiekt przesuwał się właśnie w prawo, a ten stał w miejscu. Pani do końca obserwowała to, czy... Jak to już odjechało, to już potem poszłam do domu, nie? Bo nie przyszło mi na myśl po prostu, nie? A ten drugi pani zostawiła na niebie, co został na niebie? Tak, został, a co się stało potem, nawet nie wyszłam, nie patrzyłam. Dobrze. I także tu jest ta Maniewska ulica. Mhm. Nie wiem, przedłużyć ją, czy nie? No można. O, tak. I to bliżej, a to kawałek dalej, tak, to Maniewską tak. Trzeba iść. To przyznaczków bym zadzwoniła, żeby obserwowali, bo oni mają lornetki, nie? A czy ktokolwiek widział to, co pani w tym samym momencie, czy też nie we wsi? Nie umie panu powiedzieć, nie wiem. Bo wczoraj była telewizja chyba też, nie, tam? Ale ja akurat u siostry byłam, nie było mnie, to nie wiem, co tam. Co tam jeszcze widzę. Zrobiło, nie? Tą ścieżkę taką, bo wszyściutko równo tak były kłosy w tę stronę. Chludowo, ulica Chojnicka. Co się tu zdarzyło niedawno? Wtorek lub środa, nie pamiętam dnia dokładnego, to była godzina 23:30. Ukazało się światło na niebie. Gdzie to było? I tak wylatywało tam z tych pól. Jasność taka, nie? I tutaj cały czas tak, i tu ginęło, bo tu już dalej nie widziałam. Tam, na tą stronę, tak. Drzewa to już zasłaniało. I to... No to... Proszę. Jaka wielkość tego obiektu? No ja nie mogę powiedzieć wielkości, bo to było takie podłużne. Podłużne to było i mówię, i ukazywało się tu, i tu mi dalej ginęło. No to już za tymi drzewami to już dalej nie widziałam, bo tak za tymi drzewami tam ginęło. Jak duży był ten obiekt, gdy pani miała go porównać do księżyca albo do kilku gwiazd? No to po prostu było takie, no jakby luna i na początku tak jakby coś leciało, ale to nie był samolot, nie nic, nie? Nie mogę powiedzieć, że to tam, czy samolot, czy jakoś tam tego. To jakby luna. Okay. Obserwowałam, bo nie mogłam spać, nie? Nic, żadnych takich tych. Żadnych. Czy z domu się to widział? Nie, tylko ja sama. Nawet im w domu o tym nie mówiłam, dopiero im to wczoraj powiedziałam o tym świetle, że takie coś obserwowałam. Tak jakby było jakby te drzewa, nie, na tej wysokości i to potem tutaj się... Ale które drzewa? Ten lasek czy takie pojedyncze drzewa? Nie, ten lasek. Ten taki lasek, spory ten lasek, tak. Nie? To właśnie z tamtego miejsca tak wylatywało.
No i to takie jaśniutkie, jak te chmury, tutaj te jasne chmury, takie coś. To tutaj ten jeden piktogram, który jest na moim polu, tam było zboże bardzo czyste, nie, jak to się mówi, bez chwastów, bez niczego. To kłosek, ja byłem rano zobaczyć w niedzielę, to jeszcze ludzie tego nie zniszczyli.